I tak na Chciałem przykład. zwrócić uwagę na jedną rzecz bardzo ważną. To jest Zwróćcie smutne, uwagę bardzo wszyscy, smutne. jakie mamy gigantyczne przyspieszenie tego całego bałaganu. Gigantyczne. Jeszcze 3 lata temu nikt by nie wyobrażał sobie, że mogą sprawy toczyć się tak szybko i tak gwałtownie i tak agresywnie, bo ten cały COVID, czy wierzymy w to, czy nie, jest bardzo dynamiczny i bardzo agresywny. Polityka rządów, wszystko, co się dzieje, jest bardzo agresywne. To świadczy tylko jednej rzeczy, że zbliża się jakiś punkt przełomowy, meta, powiedzmy, przed którą wszyscy chcą zdążyć, wszyscy, którzy mają ciśnienie. Bo oczywiście obywatel nie, bo obywatel chce być szczęśliwy i to jest zupełnie naturalne, tak jak ja po prostu chcę być szczęśliwy. I tyle. Natomiast ci, którzy rozdają karty, oni jakby tańczyli po gorącej płycie. Oni naprawdę się bardzo śpieszą i jak ktoś chce i sobie grzebie w głębokim necie, to może zobaczyć, że rzeczywiście taki reset się zbliża i wszystko na to wskazuje, że coś dużego nadchodzi, dlatego jest ta panika, Ale dlatego. reset intelektualny? Nie, reset duchowy, Okej. reset gospodarczy, reset pod każdym względem, reset, przemiana, reset astronomiczny pod każdym względem. No jeśli w to wierzymy, to jedyne, co możemy zrobić, to być pogodnymi, radosnymi, spokojnymi i wszystko będzie dobrze. Tu Paulina, pani Paulina się pyta, panie Wojciechu. To taka geopolityka trochę. Czy pańskim zdaniem ten reset to jest tak zwana zmiana warty, hegemona USA na dynamicznie rozwijające się Chiny i spółkę? To nie jest tak, dlatego że no nie mamy tutaj podziału na sztandary. No to nie jest takie proste, bo przecież USA jest totalnie zinfiltrowane przez tą starą koniunkturę, natomiast teraz jest rządzone przez nowego kapitana z tej nowej koniunktury. Więc tam jest wewnętrzny konflikt gigantyczny, który będzie się dalej rozwijał, ale Trump jakimś cudem trzyma się stołka i super, niech się trzyma. Chiny są w dużym stopniu zinfiltrowane przez stary system, przez tą starą koniunkturę, która trwa tysiące lat i to monarchia i tak dalej. My też byliśmy męczeni przez wieki. Więc to nie jest takie czarno-białe. Tutaj bardziej czeka nas reset. Ja myślę, że on bardziej zacznie się od resetu astronomicznego. Po prostu, jeśli ktoś się interesuje tym, dane astronomiczne pokazują, że cyklicznie, tak jak no mamy na przykład cyklicznie lato, wiosna, jesień, zima i cyklicznie dzień i noc, wszystko w tym świecie dzieje się cyklicznie. Tak samo są cykle astronomiczne i Układ Słoneczny jest w cyklu astronomicznym, który powtarza się co ileś tysięcy lat i właśnie nadszedł koniec tego cyklu. Więc to będzie też bardzo duża zmiana, będzie bardzo duża przemiana geograficzna na Ziemi i astronomiczna, która pociągnie za sobą też zmiany gospodarcze, polityczne, wszystko. I to jest tak jakby reset na każdej płaszczyźnie, który dla którego jakby flagi i narodowości to jest w ogóle nieistotne. To nie ma znaczenia. I teraz jakby dzielenie się na narodowości jest troszeczkę, no, już nie te czasy.